Dobra, ja mam takie pytanie w związku z tym. Bo jeśli on dostał bana na kanały na YouTubie, a jest w regulaminie, że jak dostaniesz bana na kanał, to masz bana na mordę i nie możesz więcej masz mieć kanałów, no to albo on ma teraz, znaczy nie ma tego bana, to powinien mu kanały oddać, a jak ma, to nie powinien tu być, nie? Nie ma bana na twarz. Uniewinniony został oficjalnie, nie został uniewinniony. Wczytałem wczoraj, że proces od nowa wystartuje. Miał bana na udzielanie się publicznie od sądu, ale nie od YouTube'a. No ale jak nie miał od YouTube'a, jak mu kanał zbanował? Ta mężczyzna kanał... Ty. Nie mogę, nie znajdę linka, no ale był ten. No nie wiem, no dziwne to dla mnie jest. On kiedyś coś pierdolił o jakichś wyświetleniach. Stary, trójkąt nagrywany raz miał milion wyświetleń ponad w jedną dobę. O, o! Trójko Mermucki, o! O, o! Ty, wyszedłem z filmu Odklejęca i drugi ten. I drugi ten. Film Odklejęca. Rzucę. Się wrzucił. To na początku. Każdy vlog tutaj z Majorki to jest 60 tysięcy łapek w 12 godzin, a jak nie, to nie ma vloga. I tyle. No, śmiesznie było. Mnie na przykład dziwi, że ma... Różyń ma taki kanał, który ma 3 bańki subów, chyba? Kanał. Kurwa, się jakoś inaczej nazywał. O, Disco Marek. No to 2,5. I że on go w ogóle nie używa. Kurwa, koncerty gra i chuj. Disco Marek i chuj. Kurwa, Disco Marek ma więcej subów niż ja na głównym. Kukurydza. No ale tak szczerze, moim zdaniem lepiej by było nagrywać na kanale, który ma 2,5 miliona subów, nawet jak AdSense'a masz zbanowanego, niż nagrywać na jakimś nowym kanale.